Siema wszystkim, z tej strony Souli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić bardzo duże ilości expa. Więc jeżeli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Jeżeli już to zrobicie, to wbijamy na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie i dołączamy sobie do niej. Pamiętajcie, żeby wpisać te ostatnie trzy czyli V i po prostu dwie cyferki, żeby wczytał wam odpowiednią wersję. Jeżeli was już tutaj wczyta, to podchodzimy sobie do tego filaru, klikamy na nim E i wpisujemy tutaj Soul. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, klikamy potwierdź. No i teraz możemy przejść sobie do glitchy. Więc po prostu w tym odcinku pokażę wam około 5 czy 6 glitchy, przycisków oczywiście, z których możecie dostać expa. Więc aby po prostu uzyskać pierwszy z nich, podchodzimy sobie do tego przycisku clear i po prostu strzelamy do niego i teraz musimy się dostać do tamtego krzesła. Jeżeli się do niego dostaniecie, musimy sobie teraz przejść na sam koniec do niego, po prostu za ostatnią nóżkę i w tym miejscu musimy zeskoczyć. I teraz stajemy sobie tutaj i robimy dowolny taniec i teraz nas teleportuje i powinniście zacząć dostawać expa. Jak widzicie, dało mi to troszkę i lecimy sobie do kolejnego miejsca. Więc teraz musimy sobie przejść do automatu z miniganem, który jest w tym miejscu. Podchodzimy sobie do niego i za nim powinien się od razu znajdować przycisk właśnie z expem. Więc jak widzicie, w tym miejscu klikamy sobie na niego E. I także wchodzimy sobie na samą górę do tych właśnie lampionów, mogę tak powiedzieć. Więc podchodzimy sobie tu i na nich będzie kolejny przycisk. Klikamy sobie E i znowu dostajemy expa. Tym razem możemy dostać troszkę mniej, ale to zależy totalnie od waszego konta, więc możecie dostać więcej ode mnie, mniej. Naprawdę zależy od właśnie poziomu waszego konta, od ilości gier, które gracie. I to był kolejne miejsce. Teraz podchodzimy sobie do trzeciego, które jest dokładnie za tym punkcie, więc podchodzimy sobie tutaj, robimy dowolny taniec, musimy się troszeczkę poruszać, żeby nas przeteleportowało i jak widzicie, teleportuje nas i dostajemy kolejnego expa. Możemy sobie teraz przejść do kolejnego miejsca, więc znowu wracamy się tam, gdzie byliśmy. I teraz musimy podejść do tamtego misia. Podchodzimy sobie tutaj, klikamy na niego E i także dostaniemy expa. Jeżeli już to zrobicie, podchodzimy sobie teraz do kolejnej miejscówki. Jest tutaj Try My New Map. I podchodzimy sobie tutaj i musimy się zbudować 5 podłóg do przodu. Jeżeli już to zrobimy, jedną lewo, drugą prawo. I w tym miejscu po lewej będzie jeden przycisk, klikamy sobie go. Jeżeli już go kliknęliśmy, jak widzicie, dostajemy tutaj expa. Z tego powinniście dostać z zasady dużo więcej expa. Więc idziemy sobie do kolejnego miejsca. Znowu się wracamy na ten nasz pomost, który zbudowaliśmy. Więc idziemy sobie do niego. I w tym miejscu będzie także kolejny przycisk. Więc klikamy sobie go. I także dostajemy tutaj dosyć ciekawą ilość expa. Więc jeżeli to zrobiliście, przechodzimy sobie teraz do ostatniej miejscówki. Może być tak też, że już jej nie będzie, ale pokażę wam ją, gdyby po prostu na wszelki wypadek, jeżeli jest, to ona też powinna dawać bardzo dużo expa. Więc idziemy sobie tam po prostu, wracamy się do tego krzesła i na samej górze powinno być miejsce, w które jeżeli wejdziemy, to będziemy się świecić na niebiesko. Więc wchodzimy sobie na górę graplerem i w tym miejscu się świecę, więc klikam sobie emotkę dowolną. Ruszam się kawałek, jak widzicie, dostaję tutaj także expa i z niego jest także bardzo dużo z tego miejsca, więc z dzisiejszego filmu to by było na tyle, mam nadzieję wam się spodobał, no i widzimy się już w kolejnych, pamiętajcie, żeby subskrybować z dzwoneczkiem, ponieważ codziennie o 15:30 wrzucam filmy, no i do następnego, siemano.